Dobra, no to dzisiaj rodzaje półsłupków. Oczka w kształcie litery X, oczka w kształcie litery V i przerabianie na lewej stronie. No to lecimy. Półsłupki w kształcie litery V, czyli tradycyjne, to myślę, że większość z nas wie, jak robić, tak? Natomiast jeśli chodzi o laleczki, to pojawiają się często półsłupki w kształcie litery X. I tutaj właśnie ta laleczka Ella, mam nadzieję, że to dobrze widać, ma taki właśnie krzyżyki. O wiele lepiej jakby widać takie linie, taka siateczka się tworzy na jej twarzy. I tak naprawdę robi się to, ponieważ dzięki temu laleczki mają taką jakby ładniejszą skórę. No nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale również dziurki są mniej widoczne, ponieważ ten sposób robienia oczka dodatkowo powoduje, że te oczka są ściślejsze. Więc tak się przyjęło, że rzeczywiście w ten sposób te oczka się robi. Tutaj na zdjęciu możemy zobaczyć, jak się robi te dwa rodzaje oczek. Czyli w kształcie litery V jakby podbieramy włóczkę od dołu. Natomiast jeśli chcemy uzyskać półsłupki w kształcie litery X, podbieramy tę włóczkę od góry. I teraz, czy konieczne jest rzeczywiście wykonywanie oczek w ten sposób? Nie, to nie jest konieczne. To jest tak naprawdę estetyka. To jest coś, co pomaga nam uzyskać taką ściślejszą strukturę. Natomiast jeśli ktoś bardzo, bardzo nie lubi się tak jakby przestawiać na takie inne sposoby, komuś to na przykład nie wychodzi, albo tak jak moja jedna koleżanka, no zaczyna robić tymi X-ami, po czym po pewnym czasie się orientuje, że jednak wychodzi to tradycyjne oczko i się cały czas tylko denerwuje, no to rzeczywiście nie ma sensu i można to jak najbardziej zrobić tradycyjnymi oczkami. Jak widzicie, tu jest taka laleczka, właściwie laleczki, dwie bliźniaczki, syrenki. I właśnie te oczka to są klasyczne oczka V. Dziewczyna potrafi to robić też bardzo ścisło, więc nie widać żadnych dziur. Więc nie denerwujcie się, jeśli nie chcecie po prostu się przestawiać. To jest tylko i wyłącznie kwestia takiej estetyki. Natomiast, no, jeśli ktoś jeszcze nigdy nie próbował, to jak najbardziej zachęcam do robienia oczek tą właśnie metodą. Nawet można spróbować w innych zabaweczkach. Niektórzy to zawsze już tylko w ten sposób robią, bo właśnie ze względu na tą fajną ścisłość oczek. No to dajcie znać, przepraszam, trochę się za szybko przesunęło. Dajcie znać w komentarzach, czy może już się spotkałyście z tymi X-ami, czy może stosujecie te X-y już w swoich zabaweczkach, a my lecimy dalej. Przerabianie na lewej stronie. Są takie wzory, które tak naprawdę proszą nas, żeby od samego początku przerabiać na lewej stronie. Nie na przykład przerobić na prawej i obrócić, tylko od początku przerabia się na lewej stronie. Kiedy się to stosuje? Przede wszystkim, jeżeli chcemy dzierkać z takich bardzo cienkich włóczek, na przykład z kordonka, jakieś takie miniaturowe laleczki, to wtedy o wiele łatwiej robi się to na lewej stronie. Na przykład, jeśli byśmy miały jakieś takie długie okrążenia, tylko z czterech oczek na przykład, jest to bardzo, bardzo trudne po prawej stronie, a już po lewej idzie o wiele łatwiej. Ja nie mam akurat takiego wzoru w mojej kolekcji, więc tutaj dałam zdjęcie z takiego darmowego wzoru, który właśnie jest przerabiany na lewej stronie. Macie tutaj link do tego wzoru. Jest to wzór po angielsku Crafty Amore. Jeśli chodzi o to przerabianie na lewej stronie, raczej nie stosuje się tego przy zwykłych włóczkach typu na takich grubszych. Nie wygląda to aż tak ładnie. To naprawdę rzeczywiście ma sens przy takich bardzo cieniutkich włóczkach, cieniutkich szydełkach. I tutaj macie takie porównanie, jak to wygląda, jak to się robi. Przerabianie na lewej stronie. Czyli rzeczywiście tutaj, jeżeli się wbija od środka szydełko,
i od środka jakby się pociąga tym szydełkiem i po kolei po prostu się idzie w tą stronę, tak? Zupełnie w drugą stronę. Efekt jest mniej więcej taki, jeśli użyjemy, jeśli będziemy to robić właśnie na lewej stronie. A tutaj dla porównania już klasycznymi krzyżykami, czyli widać, że no jest to, różni się to znacząco rzeczywiście. Dlaczego w ogóle też oprócz tego jeszcze się przerabia na lewej stronie? Ta lewa strona jest bardzo gładka. Więc jeżeli na przykład mamy jakieś takie bardzo szczegółowe wzory, takie bardzo, bardzo realistyczne, rzeczywiście często takie artystki na przykład z Turcji, z Rosji, widzi się takie bardzo misterne laleczki, takie z modelowanymi noskami, z każdym szczegółem anatomicznym. No jest to właśnie możliwe przede wszystkim, jak się przerabia na lewej stronie, przez to właśnie, że te ścianki są takie bardzo, bardzo gładkie. No ale tak jak mówię, no to są takie już misterne wzory, jakieś takie ogromne ilości oczek do przerobienia, żeby to zrobić i bardzo skomplikowane często wzory. Natomiast dobrze wiedzieć, że właśnie to się w ten sposób robi. I też dajcie znać, jeśli kiedyś przerabiałyście na lewej stronie i tak naprawdę kiedy jeszcze można to używać.